Pod koniec dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, które kieruje do każdego z nas: czuwajcie. Jednak, jak się okazuje, słuchając dzisiejszej przypowieści, można czuwać nie czuwając. Można sprawiać jedynie pozory czuwania. Na pewno każdy z nas słyszał kiedyś, jak ktoś o sobie mówił, że jestem wierzący, ale nie praktykujący. My się trochę wycwaniliśmy i często odpowiadamy takim osobom, że no ale to jest jakbyś powiedział, że jestem żyjący, ale nie oddychający. Jednak nam, chrześcijanom, tym, którzy regularnie chodzimy do kościoła, regularnie uczestniczymy w sakramentach, może grozić jeszcze gorsza postawa. Czasem moglibyśmy o sobie samych powiedzieć, że jesteśmy praktykujący, ale niewierzący. Co to znaczy czuwać? Bo to jest dzisiaj bardzo zasadne pytanie. Czuwam dopiero wtedy, kiedy mi naprawdę zależy na przyjściu tego, na którego czekam. Kiedy nie mogę się doczekać Jego przyjścia. Kiedy nie mogę nawet zasnąć przy tym czuwaniu, ale nie dlatego, że jestem wyspany, tylko że naprawdę jest we mnie ekscytacja, oczekiwanie. Wtedy naprawdę czuwam. Gdyby dzisiaj rozległo się to ewangeliczne wołanie: oto Pan młody nadchodzi, czyli oto Jezus nadchodzi, wyjdźcie na spotkanie Mu. Co by było w moim sercu? Radość, wesele, wewnętrzny okrzyk nareszcie? Czy może jednak smutek, przerażenie, pytanie co teraz? Rozpaczliwe szukanie oliwy, którą może być właśnie moja codzienna modlitwa, wierność Panu, wierność Słowu Bożemu, wierność sakramentom. Ja jednak chciałbym na sam koniec powiedzieć, że mam w sobie taką małą nadzieję, że gdyby te nierozsądne panny, mówiąc ładnie, podeszły do Pana Młodego i powiedziały Mu, że zapomniałyśmy oliwę, to Pan Młody i tak by je przyjął do siebie, bo stanęłyby w prawdzie, a prawda by je wyzwoliła. Stańmy i my dzisiaj w prawdzie przed Panem, a prawda, droga i życie nas wyzwoli.